Chciałem przedstawić Wam doktora Rafała Bakalarczyka. Większość z Was Rafała znam, ponieważ Rafał towarzyszy nam w naszych szkołach od samego początku. Część z Was zna też Rafała z własnej działalności, ponieważ Rafał doradza partiom politycznym i związkom zawodowym, ale dzisiaj występuje przede wszystkim jako współpracownik Ośrodka Wrocława, ale przede wszystkim jako ekspert do spraw polityki społecznej, jest absolwentem polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim, a współpracuje także z organizacjami walczącymi o prawa osób niepełnosprawnych oraz o prawa opiekunów osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. I pomyśleliśmy sobie, że zawsze staramy się podczas naszej szkoły poruszać oprócz kwestii generalnych, uniwersalnych, takie kwestie, które są aktualne, a ta kwestia opiekunów osób niepełnosprawnych, ich rodzin i osób niepełnosprawnych była ważną kwestią w tym roku i pomyśleliśmy, że warto poświęcić część naszej szkoły tym kwestiom, więc najpierw chwilę takiego wprowadzenia pierwszej części teoretycznego wygłosi Rafał Bakalarczyk, a drugą część zajęć poprowadzi z nami Karolina Haller, która jest być może części z Was znana, bo była jakby jedną z twarzy, można powiedzieć, tego protestu, który odbywał się w tym roku, a ponadto Karolina jest byłą reprezentantką Polski w pływaniu, uczestniczyła w igrzyskach paraolimpijskich, także jest jedną z najbardziej znanych paraolimpijek w naszym kraju i jedną z najbardziej tytułowanych polskich pływaczek właśnie w konkurencjach tych paraolimpijskich. Więc nam opowie, jak to z jej perspektywy takiej aktywistycznej osoby, która była w to zaangażowana bezpośrednio, jak to wygląda, żeby nie przedłużać, tak, ale oddaję Ci głos. Dziękuję wszystkim, że przyszliście. Temat właściwie jest z nim dość od... Zajmuję się tym tematem od dość dawna i on gdzieś pojawiał się w ramach tych moich wystąpień na poprzednich szkołach. Natomiast tym razem rzeczywiście jesteśmy trochę w nowym kontekście za sprawą pewnego poruszenia, jakie wywołał protest osób znacznie niepełnosprawnych i ich rodzin. Stąd też myślę, że jest to taka okazja, żeby też porozmawiać o tym troszeczkę głębiej i zastanowić się, co można zrobić dla sprawach, które część właśnie problemów została poruszana w ramach protestu, ale te problemy są szersze. Ja też pozwoliłem sobie w ramach prezentacji, która będzie tutaj nam pomagać, także poruszyć trochę szereg takich innych zagadnień, które może mniej były wyeksponowane w samym proteście, ale wydają się po pierwsze ważne, tak ze społecznego punktu widzenia, czyli moralnego, jak również, które gdzieś mniej lub bardziej zahaczają o te kwestie związane z zatrudnieniem. Może w większym stopniu będę mówił o problemach z aktywizacji zawodowej rodzin osób niepełnosprawnych niż samych osób z niepełnosprawnością, bo też bardziej się tym pierwszą kwestią zajmuję, ale kwestia, pewne problemy, jakie napotykają same osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy również są, to jest też ważny temat. I jeśli chodzi o to zagadnienie, no to polecam raport NIK sprzed bodajże dwóch tygodni, w którym dokładnie NIK wypunktował, jakie są te bariery, co można też z tym zrobić, żeby ten system wsparcia w zatrudnieniu, w znalezieniu pracy osób z niepełnosprawnością działał lepiej. Że warto po to sięgnąć. Zresztą w ogóle uważam, że raporty NIK są takim dobrym wskazówką też dla budowania strategii czy programów lewicowych. Ale przechodząc do kwestii, na których się chciałem dziś skupić, tak jak powiedziałem, no jak Michał już zapowiedział, ważnym takim, myślę, momentem w szerszym procesie zmian polityki wobec osób z niepełnosprawnościami, ale też takiej społecznej percepcji tego i społecznego uczestnictwa,
Był protest 2014, który miał miejsce wiosną. Tutaj dodam, że nie był to pierwszy protest tego środowiska, właściwie tych protestów. No, ja mniej więcej śledzę to około 2012 roku, to tych protestów było bardzo dużo, aczkolwiek no, nie wszystkie były równie nośne, równie dramatyczne. Myślę, że takim, jeśli mielibyśmy w przeszłości szukać jakichś odniesień, analogii, to najbardziej chyba trzeba by się cofnąć do 2014 roku. Wtedy miał miejsce pierwszy taki dość duży sejmowy protest. Zresztą w dużej mierze tych samych osób, które protestowały teraz, które personalnie były te same, po części te same rodziny. Był wówczas także ten drugi protest, wówczas opiekunów dorosłych. W 2014 roku niestety te protesty się tak troszkę podzieliły. Teraz było bardziej jakby jedno powiedzmy centrum tego wydarzenia w 2018 roku i wokół niego jakby odbywały się inne wydarzenia, cała dyskusja, więc tutaj była pewna różnica. I warto dlatego widzieć to wydarzenie w pewnym takim ciągu. Zobaczymy, jaki będzie dalszy ciąg tego. I można się zastanawiać, po pierwsze, czy ten protest przyniesie jakieś takie bardziej trwałe zmiany, zmiany świadomości, ale też zmiany w systemie wspierania osób, których to dotyczyło. A po drugie też takie pytanie, na które już być może teraz można sobie odpowiedzieć, to no, co się zmieniło w porównaniu z tymi wydarzeniami sprzed 4 lat, bowiem mam wrażenie, że jednak pewne społeczne poruszenie, społeczny odzew był jednak tym razem znacznie większy niż wtedy. I pytanie dlaczego? Mi się wydaje, że zadecydowało kilka takich czynników, które, no, jednym z nich jest na pewno inny szerszy taki klimat, kontekst społeczny, to znaczy ta poprzeczka społecznych oczekiwań i takiej akceptacji dla wysuwania różnych postulatów socjalnych i ich spełniania jest jednak znacznie wyższa niż te parę lat temu, że jednak 2014 rok to były początki tak naprawdę tego takiego przełomu, o którym mówili parę dni temu Dorota Szereba i Michał Korakowski, że właściwie pod koniec rządów PO-PSL zaczęło się troszeczkę zmieniać w polityce społecznej. Natomiast no, obecnie jesteśmy już w takiej fazie, że znacznie, że społeczeństwo jest bardziej przyzwyczajone do tego, że pewne programy społeczne po prostu się realizuje. I oczywiście duża jest tutaj zasługa i wpływ programu 500+ i zbudowanej wokół tego narracji. Rząd wielokrotnie obecnie mówił, że nie można już tak mówić, że nie da się, że jednak ten taki socjalny imposybilizm został przełamany. I wydaje mi się, że protestujący wychodząc do Sejmu troszeczkę no, umiejętnie na tym zagrali, że umiejętnie wykorzystali ten fakt, że można przypomnieć rządzącym, no tak, skoro jest 500+ dla dzieci, to dlaczego nie miałoby być możliwe wprowadzenie 500 świadczenia dodatkowego dla dorosłych osób, które również wymagają wsparcia. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to już dotyczy tego, co się działo w trakcie tego protestu, jak on już zaistniał. I o ile te 4 lata temu takie wsparcie zewnątrz osób, środowisk, które były spoza kręgu bezpośrednich interesariuszy tej polityki, chociaż tak naprawdę mówiąc, właściwie każdy z nas w jakimś sensie może czuć się, że to jego dotyczy, przynajmniej potencjalnie, bowiem ta linia, która nas dzieli od niepełnosprawności, też jest bardzo taka cienka, jeśli sobie to uzmysłowimy. Tym niemniej, no, dotychczas, właściwie do tego momentu, do wiosny tego roku, w zasadzie kwestia niepełnosprawności była jakby ciągnięta w sferze publicznej, w życiu społecznym przez same osoby z niepełnosprawnością, no i organizacje sprofilowane na działania na rzecz. Natomiast to, co wydaje mi się, że było takie cenne, to, że kiedy ten protest wybuchł, to szereg zewnętrznych
inicjatyw, organizacji, jakby włączyło się w wsparcie. Bo oczywiście można dyskutować, czy to wsparcie nie było za małe, za mało skuteczne, czy pewne podmioty, których moglibyśmy bardziej oczekiwać się, były może nie dość aktywne. Tym niemniej, patrząc tak całościowo, to widać było, że pewne środowiska faktycznie się to włączyło. Myślę tutaj głównie o środowiskach feministycznych, na przykład warszawskiego strajku kobiet. Oni faktycznie włączyli się w nagłaśnianie, ale też w współorganizowanie tych wydarzeń, które miały miejsce pod Sejmem. To było, myślę, bardzo, bardzo ważne, bo jakby tworzyła się taka płaszczyzna dla innych osób z niepełnosprawnością, które przyjeżdżały nieraz z dalekich części kraju, żeby się włączyć, żeby wypowiedzieć. Nie musieli już wszystko jakby od zera organizować własnym sumptem, co w przypadku tej grupy mieszkańców też bywa trudne, chociażby ze względów ekonomicznych. Inny też poziom medialnego nagłośnienia. No tutaj to się też troszeczkę szczęśliwie złożyło, że ten układ medialny jest taki, że o ile w 2014 roku w zasadzie i media publiczne, i media te prywatne były jednak bardziej, powiedzmy, miały tą linię bardziej zbieżną z ówczesnymi rządami, czyli rządami Platformy Obywatelskiej. No i dziś ten układ, znaczy te relacje między mediami a władzą są troszeczkę inne i na przykład media prywatne w dużej mierze jednak reprezentują tą linię odmienną od sił rządzących, przez co to też wydaje mi się, że sprzyjało przynajmniej na tych łamach, czy w tych mediach elektronicznych, jeszcze silniejszemu takiemu eksponowaniu tego protestu niż to było wcześniej. No i czwarta rzecz taka, że troszeczkę inaczej były tym razem akcenty rozłożone, że wcześniej też sam charakter postulatów to wymuszał. Wtedy walczono głównie jednak o świadczenia dla opiekunów, czy dla jednym z protestów dla rodziców, drugim dla opiekunów osób dorosłych, ale zawsze była ta perspektywa opiekunów. Natomiast tym razem w równym stopniu, może nawet w większym stopniu, same osoby z niepełnosprawnością, ich głos był zdecydowanie bardziej słyszalny. Chociażby głos pana Jakuba i pana Adriana, którzy wtedy jeszcze byli nastoletnimi chłopcami, a tym razem już byli dorosłymi mężczyznami, którzy dokładnie mówili o swoich postulatach, swoich potrzebach i tutaj ta perspektywa i opiekunów, i osób niepełnosprawnych była, bym powiedział, w równym stopniu słyszalna, co też wydaje mi się mocno na wyobraźnię społeczną działało, że jednak można było posłuchać samych osób z niepełnosprawnością i też, chociaż mam takie przynajmniej przypuszczenie, że także to znacznie bardziej sprzyjało takiemu szerszemu włączeniu się innych osób z niepełnosprawnościami, innych organizacji, w takie dołączenie się do tego wydarzenia, które jakby wykracza poza sam protest w Sejmie, a trzeba też pamiętać o tym, co się działo pod Sejmem, także w niektórych innych miasta w ramach pikiet solidarnościowych, to naprawdę było pewne nowo. No i pytanie, czy to, co się wydarzyło, faktycznie okaże się trwałym przełomem. Ja staram się patrzeć tutaj tak w miarę optymistycznie, ale pod warunkiem, że faktycznie, że tych wszystkich czynników nie potraktujemy tak, że teraz było lepiej niż 4 lata wcześniej, no to czekajmy, jak się sprawy potoczą. Jednak warto na te okoliczności, które pojawiły się, jednak aktywnie odpowiedzieć i podtrzymać tą energię, która się wytworzyła. No doświadczenie tego, co miało miejsce 4 lata temu, pokazało, że jednak szybko gdzieś to się wszystko rozeszło po kościach, że w zasadzie ten efekt wówczas jednak dość duży, on może jest skromny w porównaniu z tym, co dziś, ale wtedy to było jednak dość, myślę, że jedno z takich bardziej dramatycznych protestów końcowych rządów Platformy. W zasadzie później to się tak rozmyło, że nie było jakby dalszego ciągu, więc warto jakby nie pomielić tego scenariusza. Trochę wyszczególniłem takich barier, które w mojej ocenie
utrudniają no, popchnięcie tej sprawy jakby do przodu i realizację właśnie tych praw, tych postulatów, tych oczekiwań. Część blokad jest związana z samym charakterem niepełnosprawności opieki, to znaczy osoby, których najbardziej, które mają najbardziej taki bezpośrednio dotykają ich te zagadnienia, no mają szereg, napotykają na szereg trudności w takiej konsekwentnej, systematycznej walce o swoje prawa. No chociażby to, że tam, gdzie mówimy o znacznej niepełnosprawności, a głównie też środowiska tak naprawdę były w centrum tych wydarzeń, no to bardzo często utrudnia to na przykład no, przyjazd do Warszawy z innej części kraju. Nawet samemu opiekunowi często jest trudno włączyć się w takim większym wymiarze w tą walkę, no, z racji chociażby właśnie tych obowiązków wspierających osobę, która tego wsparcia wymaga. No tutaj w tej mojej prezentacji dużo się pojawia, przebija to hasło opieki. Ja wiem, że ono jest takie, że lepiej właśnie mówić wsparcie, więc będę się starał czasami starać się zamieniać je, żeby nie nadużywać. No w każdym razie no to jest jakby pierwsza ta bariera, że z nią się też wiąże sytuacja finansowa, to znaczy osoby, rodziny, w których jest osoba znacznie niepełnosprawna, często są na tak trudnej sytuacji ekonomicznej, że nawet przyjazd na taką demonstrację czy wykonanie pewnych działań, no po prostu jest trudne chociażby i z finansowego, i z czasowego punktu widzenia. Relacje wewnątrz grona interesariuszy. Tu też wiele by się przydało, wiele jest jeszcze do zrobienia. To jest taki niestety no, grząski temat, żeby też w ogóle o tym mówić, bo czasami mam takie wrażenie, że nadmiernie się o tym wspomina, że tak, że środowisko jest podzielone, no to się jakby utrwala tak naprawdę ten stan rzeczy, ale z drugiej strony no, przynajmniej w takim naszym seminarium, kiedy próbujemy się zastanowić, co działa nie dość dobrze, co należy poprawić, no to warto sobie też uzmysłowić, że tu też jest dużo do nadrobienia, chociaż ja mam i tak wrażenie, że i tak jest lepiej niż te parę lat temu, że środowisko wówczas było jeszcze bardziej podzielone, stąd wówczas te dwa protesty zupełnie oddzielne, mimo że dotyczące podobnej sprawy. Teraz ta sprawa była... Teraz udało się chyba mimo wszystko jednak te spory troszeczkę wyciszyć. No i troszeczkę sprzyjać temu podziałowi w ramach samych ruchów, inicjatyw osób z niepełnosprawnościami. Też temu sprzyja prawne zróżnicowanie tych środowisk. Ja zaraz o tym powiem, że po prostu system wsparcia jest tak, zabezpieczenia tak silnie różnicuje te grupy, że w zasadzie w pewnym momencie gdzieś może zaniknąć to poczucie wspólnego interesu, wspólnej sprawy. Brakowało przez długi czas też zainteresowania i zaangażowania innych aktorów życia społecznego, więc w zasadzie ten wózek tej, oczywiście metaforycznie, tej walki o tę sprawę w zasadzie pchali same osoby z niepełnosprawnością lub ich bliscy. No teraz, tak jak powiedziałem, troszeczkę to się zmienia i mam nadzieję, że coraz bardziej będzie się zmieniało. Ale to myślę, że też był czynnik, który ograniczał taką skuteczność. Można też mówić o statusie opieki niepełnosprawności w kulturze, zwłaszcza kwestii tych takich opiekuńczych właśnie, które były przez lata, nie tylko w Polsce, silnie spychane do sfery prywatnej. W zasadzie to są takie kwestie, które gdzieś w zaciszu domowego ogniska się załatwia między członkami rodziny i w zasadzie, że to nie jest sprawa polityczna, sprawa publiczna. No tutaj choć jeszcze tutaj jakby to jest kluczowa też kwestia feminizacji opieki i w ogóle podziału tego, co jest postrzegane jako sprawa kobieca, a sprawa męska, że to jest kwestia związana ze sprawami, które przypisywane były historycznie do domeny kobiet, były jakby gdzieś na dalszym planie politycznej agendy. Kolejna sprawa to jest pewne skomplikowanie w sensie prawnym tego zagadnienia. Ja to zaraz troszeczkę tak zasygnalizuję na kolejnych slajdach, ale jak tak
sobie to, jakbyśmy chcieli się w to tak wgryźć głębiej, to się okazuje, że te kwestie prawne w tym w odniesieniu do tych grup są straszne, to są dosyć mocno skomplikowane. To też się wiąże przede wszystkim zróżnicowaniem opiekunów, że po prostu w pewnym momencie przez właśnie za sprawą braku takiego systemowego spojrzenia na to ze strony decydentów, też opinii publicznej, to doszło do takiego, żeby to powiedzieć, pokawałkowania tego systemu wspierania, że on jest właściwie, że teraz na nowo jakby uporządkowanie tego w jedną racjonalną całość, to też jest bardzo trudne. Ponieważ to jest trudne, no to w zasadzie niechętnie ktokolwiek się za to zabiera, zwłaszcza też politycy, którzy, no, których myślę, że to trochę przerasta. Ale też media, dla których pewnie wyjaśnianie tych spraw też jest dosyć trudne. Zresztą nawet w czasie tego protestu mi trochę zabrakło jednak takich materiałów, które by dokładniej objaśniały tę sytuację. Często, zwłaszcza niestety media publiczne tutaj wręcz zaciemniały obraz i to też nie służyło sprawie. Myślę, że też dezaktywizujący zawodowo, jak i wyłączający społecznie zarówno same osoby z niepełnosprawnością, jak i rodziny, zasady wsparcia, one też nie sprzyjają sprawie, no bo często te osoby i właśnie całe rodziny, w których ta niepełnosprawność jest, są troszeczkę, wiadomo, że nie wszędzie, ale w wielu częściach kraju są jakby trochę poza tym głównym nurtem życia społecznego, są jakby zepchnięte na boczny tor, co też nie sprzyja im jakby artykułowania tych swoich problemów w takim codziennym życiu, więc to jakby nie spotyka się z takim zetknięciem te problemy ze świadomością jakby w tym głównym nurcie życia społecznego. No i kolejna bariera to jest brak woli i wizji po stronie decydentów. To jest problem, który się jest nadal, ale też był wcześniej, za poprzednich rządów, że to było takie troszeczkę gaszenie pożaru bardziej, zwykle na skutek protestów lub w odpowiedzi na kolejne wyroki Trybunału Konstytucyjnego. No teraz tutaj się trochę jeszcze pogorszyło, bowiem obecny rząd znacznie z mniejszą atencją podchodzi do wyroków Trybunału i to też może się może negatywnie wpływać. Tutaj powiedziałem o tym, że są te bardzo silne podziały natury prawnej, które powodują, że sytuacja socjalna, taka sytuacja też bytowa osób niepełnosprawnych jest bardzo zróżnicowana, co bardzo dzieli środowisko. No ja tutaj skoncentrowałem się tylko na razie na osobach znacznie niepełnosprawnych, ale trzeba też pamiętać, mieć w tyle głowy, że jeszcze są osoby z umiarkowanym stopniem, z lekkim stopniem niepełnosprawności, które też mają różne, napotykają różne bariery. Ale wychodząc od tych osób znacznie niepełnosprawnych, to zauważmy, że mamy kilka takich różnych świadczeń. Część osób, no teraz i tak ten podział jest troszeczkę może mniej ostry, bowiem w wyniku właśnie tego protestu zrównano renty socjalne z minimalnymi rentami z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, bo częściowej to jest to doświadczenie z najniższym poziomem. W każdym razie, no część osób niepełnosprawnych dorosłych w stopniu znacznym otrzymuje rentę socjalną. Tutaj warunkiem jest to, że ta niepełnosprawność powstała jeszcze we wcześniejszej fazie życia. Osoby, które już w wieku dorosłym stały się niepełnosprawne, ale przez pewien czas pracowały, nabyły prawa do renty z tytułu albo całkowitej, albo częściowej niezdolności do pracy, no otrzymują właśnie tą rentę. Tutaj minimalna wysokość tej całkowitej, znaczy renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy to jest to 1024 zł brutto. Tak? Nie, bo możliwe, że się pomyliłem co do złotówki, ale wydaje mi się, że to jest ta kwota. W każdym razie no nie są to zbyt wysokie świadczenia, ale jeszcze do niedawna to ta renta socjalna to była 80 parę procent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. No i jest trzecia grupa, o której mało tak naprawdę się mówi, a się prawie w ogóle się o tym nie mówiło, a tak naprawdę tu jest ta szczególnie taka głęboka sfera wykluczenia, to znaczy osoby, które
stały się niepełnosprawne w wieku dorosłym, ale nie nabyły, czyli nie mają już prawa do renty socjalnej, ale nie nabyły jeszcze uprawnień do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Czyli ktoś na przykład po szkole, powiedzmy średniej, pracował, nie wiem, na czarno gdzieś na budowie, uległ wypadkowi, spadł z rusztowania i w zasadzie, jeśli nie ma, wówczas nie jest uprawniony do ani jednego z tych świadczeń zabezpieczających, więc w zasadzie w przypadku tych osób, jeszcze zastanawiałem, co im przysługuje, to chyba najbardziej to świadczenia pieniężne z pomocy społecznej, one są bardzo selektywne, tam jest niskie kryterium dochodowe, więc nie każdy otrzyma. No i takie bardzo też uznaniowe, więc tu jest też poważny problem. No i osobno to jest kwestia niepełnosprawnych dzieci. Od 12 lat nie była podnoszona ta wysokość, to grafik 153 zł miesięcznie na pokrycie niektórych kosztów związanych z opieką, z rehabilitacją. No od listopada to ma wzrosnąć do tam 131 zł. No i cały czas no, poruszamy się w sferze bardzo niskich, właśnie żenujących, czynująco niskich kwot. Jeszcze więcej podziałów jest niestety, jeśli chodzi o opiekunów. Tu jest w ogóle dramat. No, nie chcę się jakoś może za bardzo szczegółowo w to zagłębiać, bo warto mieć świadomość, że jest no, kilka grup. Część pobiera, jeśli opiekują się osobą niepełnosprawną od dzieciństwa i wymagającą stałej opieki, czy wspierających taką osobę, to jest to świadczenie pielęgnacyjne 1477 zł. Ta kwota jest wyższa niż te inne świadczenia, między innymi głównie dzięki temu protestowi z 2014 roku, na który wówczas premier Tusk jakoś tam odpowiedział. Druga grupa to są ci opiekunowie, którzy pobierają renty lub emerytury. Na przykład jest matka rencista, która opiekuje się przez kilkadziesiąt lat swoją niepełnosprawną córką. Głęboko niepełnosprawną córką i w zasadzie ona z tytułu sprawowania tej opieki właściwie nie otrzymuje żadnego wsparcia. Ona ma swoją emeryturę, ale ta emerytura jest jakby efektem jej wieku i stażu i wypracowaniu nad pracy. Natomiast z faktu, że oprócz tego jeszcze się opiekuje, co jest bardzo, bardzo ciężkim takim ciężkim zadaniem i ważnym społecznie, w zasadzie nie otrzymuje żadnego wsparcia. Te emerytury są często bardzo, bardzo, bardzo niskie, ponieważ te osoby przez całe lata swojego życia zawodowego no, by miały jednak pewne ograniczenia związane z awansowaniem, z pracowaniem w większym wymiarze. Część pobierała tak zwane wcześniejsze emerytury kobiet i mężczyzn. To było takie świadczenie jeszcze do lat 90. przyznawane, że mogły po prostu przejść na wcześniejszą emeryturę w związku właśnie ze sprawowaniem tej opieki. To nieraz są kilkuset złotowe świadczenia, więc jest tutaj pewna różnica między świadczeniem pielęgnacyjnym a tymi świadczeniami. Stąd przedstawicielki tego środowiska optują za tym, żeby na czas, kiedy one nadal jeszcze opiekę sprawują, żeby wyrównać tą, żeby zostali taki dodatek wyrównujący właśnie to świadczenie pielęgnacyjne i rentę, emeryturę, którą pobierają. Jest grupa tak zwanych wykluczonych opiekunów, to jest ta grupa, którą dotychczas ja się najbardziej zajmowałem, czyli osoby, które jeszcze są w wieku produkcyjnym, czyli nie mają prawa ani do emerytury, ani do renty, a opiekują się osobą niepełnosprawną, która stała się niepełnosprawna w wieku dorosłym. Na przykład uległa wypadkowi w wieku dorosłym, bo też znam takie osoby, że nagle straciły niesamodzielność. Część tego środowiska tutaj wyróżnionego w trzeciej grupie to są osoby opiekunowie starszych osób, których ta niepełnosprawność wiąże się z podeszłym wiekiem, co nie musi oznaczać, że to jest tylko taki pewien epizod ich życia, krótkotrwały, bo to czasami w ramach tych sporów wewnątrzśrodowiskowych się pojawia taki argument, że to właściwie w tej trzeciej grupie, no to właściwie opieka jest bardzo krótka, więc te świadczenia mogą być istotnie niższe. Otóż no znam zresztą osobiście jeszcze chociażby z tego protestu sprzed paru lat osoby, w przypadku których ta opieka nad dorosłą osobą trwa kilkanaście lat, a może jeszcze będzie trwała dłużej. Także w starszym wieku, nawet już o chorobie Alzheimera, to też bywa wieloletnia sprawowanie opieki bardzo intensywne, nieraz związane z takim całodobowym byciem w gotowości.
do wspierania. No i tak jak widzimy, jest to świadczenie bardzo niskie, bo to jest ciągle 520 zł. Od momentu, kiedy powołano to świadczenie w 2013 roku, właściwie to się niewiele, to się nic nie zmieniło. No teraz od listopada ma wzrosnąć o 100 zł, choć nadal jest to bardzo niska kwota. Zwłaszcza jeśli uzmysłowimy sobie, że wszystkie te świadczenia, znaczy zarówno świadczenie pielęgnacyjne to w pierwszym punkcie, jak i właśnie to w punkcie trzecim, są to świadczenia, które można otrzymać tylko przy całkowitej rezygnacji z jakiejkolwiek aktywności zawodowej. Czyli to bardzo rygorystycznie ustawodawca do tego podchodzi, że taka osoba, która się opiekuje, czy tak w sposób intensywny wspiera bliską, znacznie niepełnosprawną osobę, nie może na przykład w tym czasie sprzedać nawet wytworów własnej jakiejś tam działalności, które wcześniej wykonała. Na przykład też napisał kiedyś wiersze i chciałby, nie wiem, sprzedać swój tomik, czy namalował obrazy i chciałby już w okresie, kiedy tą opiekę sprawuje, sprzedać obraz, no to w ramach oczywiście legalnego rynku, czy sprzedaży w zasadzie nie może tego zrobić. No nie mówiąc już o jakiejkolwiek pracy w niepełnym wymiarze etatowej, czy nawet takiej regularnej pracy na zleceniu. I to jest ten pierwszy punkt, który myślę, że warto, żebyśmy też zapamiętali w kontekście takim pracowniczym, czyli, bo też pojawiły się już pewne inicjatywy na rzecz zniesienia tego tak rygorystycznego warunku, żeby właśnie trzeba, jeśli chce się otrzymać jakiekolwiek wsparcie pieniężne z tytułu sprawowania intensywnego wsparcia nad bliskimi, to trzeba całkowicie opuścić rynek pracy, nieraz na trwale. I w przypadku tego trzeciego punktu ważne jest jeszcze to, że to 520 zł, żeby otrzymać, to trzeba spełnić kryterium dochodowe. Ono jest bardzo niskie, to jest 764 zł netto na osobę. Co w przypadku na przykład osoby, która opiekuje się takim w pełni już niesamodzielnym starszym rodzicem w podeszłym wieku, albo dwojgiem rodziców, bo też się tak może zdarzyć, którzy mają jakieś wypracowane emerytury, bardzo łatwo jest chociażby o parę złotych ten próg przekroczyć i wówczas nawet jeśli taki opiekun opiekujący się dwojgiem całkowicie zależnych osób, zrezygnuje z pracy, by się temu poddać, no może nie otrzymać nawet 520 zł. To są tego typu, no takie systemowe, no systemowy skandal, bym powiedział. Jest jeszcze grupa pracujących opiekunów, osoby, które próbują godzić opiekę z pracą, też jest trochę takich osób i osoby, które nie pobierają świadczeń z tytułu opieki, ale też niepracujące, czyli takie osoby, które owszem, oddają się nieraz cała wieloletniej zawodowej opiece, ale ze względu na różne czynniki nie kwalifikują się do żadnej z tego typu pomocy. Więc tutaj do końca nie wiemy, ile tych jest osób, bowiem rząd nie prowadzi żadnych statystyk na ten temat. Trochę wybranych takich przygotowałem dylematów, z jakimi musi się mierzyć, myślę, że ustawodawca przede wszystkim, ale także ruchy społeczne, które jakby formułują pewne postulaty, więc to też myślę, że warto sobie zdać sprawę. No po pierwsze kwestie świadczenia pieniężne czy natury, to przy okazji ostatniego protestu to było, rząd się ubierał, żeby to było w naturze, żeby było to w pieniądzach, no ja tutaj jestem za takim wypośrodkowanym stanowiskiem, że w odpowiednich proporcjach potrzebne jest jedno i drugie, to znaczy, że i wsparcie pieniężne, które właśnie daje to poczucie godności i takiej autonomii, możliwości decydowania i też pewnej elastyczności w wydatkowaniu środków na pewne usługi i dobra, które nie zawsze są w systemie po prostu dostępne. Wiele osób na przykład z chorobami rzadkimi ma ten problem, że w ramach tego publicznego systemu leczenia i rehabilitacji nie wszystko są w stanie sobie zapewnić, więc szukają w ramach prywatnego rynku, zresztą nierzadko gdzieś tam nawet za granicą szukają tej pomocy. No i tutaj ta żywa gotówka jest potrzebna, ale też no, warto, żeby nie wyrać dziecka z kąpielą i nie popaść w taki pogląd, że
w zasadzie, no tak, tylko pieniądze do ręki, a to wszystko inne to jest takie zawracanie głowy, rozmywanie sprawy, no takie docelowo powinno być tak, żeby jednak było i wsparcie pieniężne i też rozwijanie tych różnych wspólnotowych instytucji, usług publicznych, nie tylko charakteru medyczno-rehabilitacyjnym, ale też szerzej rozumianych. Czy różnicować wielkość pomocy? Czy wszystkie te grupy, o których mówiłem, powinny być, to wsparcie powinno być zróżnicowane, a jeśli tak, no to w oparciu o jakie kryteria? To też zresztą pojawiało się przy okazji tego protestu, czy to 500 zł, o które walczyli protestujący, to powinno być tylko dla rencistów socjalnych, czyli tych mniej więcej 270 tysięcy osób, czy rozszerzyć to na szerszą kategorię osób ze znaczną niepełnosprawnością, niektórzy też jeszcze przypominali, no a co z osobami na przykład z umiarkowaną niepełnosprawnością, czy przynajmniej jakąś część tej kwoty także i one nie powinny otrzymać, więc to jest ten dylemat o zakres podmiotowy. Właśnie, na ile wsparcie powinno być kierowane bardziej przypisane do samej osoby z niepełnosprawnością, na ile do opiekuna. Jeśli przyjrzymy się, jak to wygląda w Polsce, no to w zasadzie my poszliśmy tą drogą, że większą, jeśli chodzi o doświadczenia pieniężne, to większą rolę odgrywały świadczenia adresowane do opiekunów niż do samych osób z niepełnosprawnością. Pamiętacie Państwo, 153 zł dla zasiłku pielęgnacyjnego przy na przykład 100, prawie 1500 zł dla opiekuna tego dziecka niepełnosprawnego, więc jest tutaj silniej przypisany opiekunowi, raczej jestem, tak patrząc w perspektywie porównawczej, to raczej jest to taki wybór mniejszościowy, znaczy mniej państw w Unii Europejskiej tą drogą poszło, raczej jest kierunek taki, żeby bardziej przypisywać to do osoby, no i żeby była też dość duża dowolność, czy właśnie te pieniądze mają być przeznaczone na któregoś z członka rodziny, czy właśnie na zewnętrzne usługi. No jest pytanie, jaki zakres potrzeb to świadczenie powinno pokrywać i czy one właśnie tutaj też za tym rozwiązaniem, które zaproponował rząd, które zresztą weszły w życie w zakresie od lipca tego roku, właśnie te specjalne rozwiązania na rzecz osób niepełnosprawnych, to jednym z naszych niepełnosprawnych, to jednym z zarzutów było to, że w zasadzie rząd skoncentrował się bardzo na tych potrzebach rehabilitacji, dostępu do leczenia, natomiast pominął, że to, że osoby z niepełnosprawnością, także tą znaczną, mają także szereg potrzeb wykraczających poza ten kontekst taki powiedzmy zdrowotny, i że lepiej by było, żeby te rodziny, te osoby mogły sobie samodzielnie decydować, w jakim zakresie potrzebują i chcą właśnie przeznaczyć te pieniądze na te potrzeby związane z rehabilitacją leczniczą, a ile na przykład, nie wiem, na rehabilitację społeczną, czy ogólnie uczestnictwo w życiu społecznym. No skąd wziąć na to pieniądze? To jest taki stały motyw. Rząd zaproponował tak zwany daninę solidarnościową. No samo sformułowanie jest bardzo, bardzo niefortunne, ale nawet nie czepiając się sformułowania, załóżmy, że to jest po prostu podatek solidarnościowy, to tak jak przyglądałem się dyskusjom na przykład na Facebooku różnym znajomym i ze środowisk z niepełnosprawnościami, ale też z takich środowisk powiedzmy działaczy, aktywistów, komentatorów, to raczej po lewej stronie była taka dość duża przychylność do tego rozwiązania, przynajmniej do samych założeń. Ja osobiście, to myślę, że to też jest jeden z tych tematów, o którym możemy w tej części dyskusji porozmawiać. Ja, mi osobiście się ta formuła niezbyt podoba i dlatego, że część tych środków ma pochodzić, no część jest rzeczywiście z tych podatków najbogatszych, to jest ok, powiedzmy, natomiast już ta druga część zasilania tego nowego funduszu na rzecz wsparcia niepełnosprawnych, to jest po prostu obliczenie części składek na fundusz pracy, czyli de facto uszczuplenie środków z funduszu pracy. Tutaj, jak rozmawialiśmy z Michałem i z Dorotą Szerebą, oni wyrazili, czy Michał Krakowski wyraził taką troszeczkę głos polemiczny wobec tej tezy, że jednak te pieniądze i tak są często niewydawane, więc lepiej, żeby szło chociaż na to.
Okej, okay, no jeśli mają być w ogóle te pieniądze niewydawane, to lepiej, żeby poszły na ten cel. Natomiast ja bym jednak wolał, żeby nie mieszać różnych pozycji, że osobno, żeby był strumień finansowania tych celów i osobno celów związanych z zatrudnieniem. Poza tym no jest pytanie, myślę, że takie bardziej fundamentalne natury, czy to tylko ci najbogatsi powinni się w ramach takich solidarnościowych mechanizmów składać na to wsparcie osób z niepełnosprawnością, która to niepełnosprawność może dotknąć wszystkich. Moim zdaniem lepsze by było takie rozwiązanie, jakie jest w Niemczech, czyli społeczne ubezpieczenie pielęgnacyjne, czyli że wszyscy płacą jakąś tam część, jakąś tam składkę, zwykle niedużą, ale przez to, że to jest rozłożone na ogół, na bardzo szerokie grupy, to i tak się udaje dość duże pieniądze pozyskać. I później w zależności od zaistnienia tego ryzyka w życiu danej osoby, no wypłacane są świadczenia, niezależnie od tego, jak duże składki kto wniósł do tego systemu. Zresztą osoby w tym systemie, osoby bogatsze też wpłacają więcej, więc ten element solidarności, takiej progresji także zachodzi. Tu jest kwestia, no właśnie, na ile to wsparcie pieniężne powinno być zależne od rezygnacji z pracy, czyli to, co my mamy do czynienia u nas. Moim zdaniem jest to błąd. O tym już właśnie powiedziałem, więc nie będę charakteryzował tego problemu, ale wydaje mi się, że to jest jeden z tych punktów, co chciałem tak podkreślić, który dobrze by było, żeby także może właśnie środowiska lewicowe i też środowiska związkowe mogły poruszyć, bowiem mamy prawo, które tak naprawdę wyłącza z możliwości uczestnictwa w rynku pracy no, szerokie grupy obywateli, tylko dlatego, że ich bliscy no, stali się zależni od stałego wsparcia. Oczywiście jest tak, że część osób no, niekoniecznie byłaby w stanie podjąć pracę, nawet może jest duża taka, duża grupa. No, z tych osób, które ja poznałem w toku zajmowania się tym, to naprawdę jest ich sporo, ale poznałem też trochę osób, które obecnie nie mogą sobie dorobić doświadczenia, ale by chciały. Na przykład chciałyby co jakiś czas, nie wiem, zredagować artykuł, napisać artykuł, przetłumaczyć, bo to są ludzie z różnymi kwalifikacjami, nie wiem, wypełnić chociażby w warunkach domowych szereg tych urzędowych maili czy listów, które też by były jakoś finansowo wynagradzane. I to by pozwoliło im zachować ciągłość z rynkiem pracy, pomijając już te kwestie, albo może inaczej, nie pomijając tych kwestii takich pozamaterialnych, związanych z tym, że to jest jednak trochę odejście od tej monotonii, w której oni są jakby no, uwięzieni. No, zmniejszyłoby to ryzyko ubóstwa, podniosłoby... No, generalnie jest szereg przesłanek na rzecz tego rozwiązania, aczkolwiek tutaj może zaskoczę, kiedy po raz pierwszy wyszły te dwie, mniej więcej w tym samym czasie, w zeszłym roku, inicjatywy Dom to Praca i Chcemy Całego Życia na rzecz zniesienia tego warunku pełnej dezaktywizacji zawodowej, to część środowiska była sceptyczna wobec tego. Tutaj pojawiła się taka obawa ze strony części osób na świadczenie pielęgnacyjnym, że kiedy by stworzono tą furtkę do godzenia pracy z pobieraniem świadczeń, no to znacznie wzrosłaby liczba osób, które mogłyby pobierać świadczenia. To te osoby, które dziś nie pobierają świadczeń pieniężnych, tylko są gdzieś na rynku pracy, a mają osobę niepełnosprawną w swoim otoczeniu. No i gdyby poszerzył się ten krąg uprawnionych, no to równocześnie rząd zacząłby, tutaj niestety mamy takie doświadczenia z poprzednika, że rząd próbował, jak tylko się poszerzał krąg korzystających ze wsparcia, to rząd próbował gdzieś szumę dokręcić w innym punkcie. No i tu się pojawia to ryzyko, że prowadzi jakieś kryterium dochodowe, prowadzi, nie wiem, różnicowanie tych świadczeń, więc trzeba, ja mimo wszystko jestem za tym, że należy walczyć z tym ograniczeniem, ale trzeba mieć też na uwadze te słuszne obawy części osób, które gdzieś obawiają się, że ich sytuacja się pogorszy i próbować jakby ważyć te racje i w taki sposób to pokierować, żeby faktycznie osoba, która opiekuje się, mogła, czy wspiera w sposób intensywny, mogła
mogła pobierać wsparcie pieniężne z tego tytułu, mogła sobie do tego dorobić i jednocześnie nie ograniczyć praw tych osób, które są zupełnie poza rynkiem pracy, a całkowicie oddają się opiece. Jeśli chodzi o problemy godzenia pracy z opieką z innym wsparciem, no to można też obok tego, o czym mówiłem przed chwilą, wyróżnić takie dwa typy barier. Pierwsze to są związane z samym funkcjonowaniem stosunków pracy, z tym jak jest skonstruowany rynek pracy, też to się właśnie w ostatnich miesiącach zmieniło. Też z pewnymi praktykami, z tym, że charakter tutaj jest, struktura naszej pracy jest taka, która nie sprzyja tak godzeniu tej pracy z obowiązkami opiekuńczymi, na przykład to, że pracujemy bardzo dużo w porównaniu z niektórymi innymi społeczeństwami. I druga grupa barier wiąże się z tym, że mamy zbyt trudny dostęp lub zbyt mało tych usług takich wspierających, zwłaszcza w trybie dziennym osoby z niepełnosprawnością. Po prostu ten brak tej takiej infrastruktury usługowej powoduje, że często osoba, która na co dzień się zajmuje wspieraniem swojej takiej głęboko niepełnosprawnego bliskiej osoby, w zasadzie nawet nie mogłaby pójść do pracy, nie miałby kto wspierać tej drugiej osoby w takich codziennych czynnościach, które są potrzebne do funkcjonowania. Więc trzeba na to patrzeć szerzej, nie tylko pod kątem przepisów prawnych, ale też jakby całej infrastruktury wsparcia też tego usługowego. Troszkę się w ostatnim czasie, już będę zbliżał się do końca, poprawiło w ramach takiego programu Za życiem, to jest, to nie mylić z tymi kwestiami związanymi z kwestią przerywania ciąży, chociaż to troszeczkę ten program powstał jakby w odpowiedzi na protesty, ale obejmuje w ramach tego takiego kompleksowego programu Za życiem z końca 2016 roku założono kilka takich celów, działań i część z nich stopniowo w różnych turach zaczęto przekuwać na rozwiązania prawne. Pierwsza taka tura miała miejsce, weszła w życie od początku lipca 2017 roku. To był szereg zmian w ustawie o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia, czyli tej ustawie, która reguluje wsparcie dla bezrobotnych. I tam wprowadzono szereg rozwiązań adresowanych właśnie do rodzin osób ze znaczną niepełnosprawnością, które chciałyby wrócić na rynek pracy. I to są często takie zachęty finansowe kierowane do pracodawców, którzy by te osoby zatrudniły. Dla tych osób, jeśli chciałyby podjąć działalność gospodarczą, część, tak jak to wchodziło w życie, to część osób wyrażało ze środowiska tych rodzin, wyrażało taki trochę sceptycyzm, że to jest trochę na papierze takie rozwiązanie, że jak oni są uwikłani w te różne obowiązki domowe, to ta perspektywa dostania dofinansowania na założenie firmy własnej, to trochę dla części osób się abstrakcyjne wydawało. Tym niemniej to dobrze, że jakieś nowe instrumenty powstały. No ich jest szereg, ja w tych kolejnych starach je dokładnie nie opisałem, niestety nie zdążymy ich omówić dokładnie, ale warto wiedzieć, że coś takiego jest i że można się w ramach Urzędzie Pracy starać. No to tylko tu jest jeden ważny haczyk, że na te różne tutaj wyszczególnione tu i w kolejnych starach rozwiązania mogą się załapać tylko ci opiekunowie, którzy nie pobierają świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku do opiekuna. Innymi słowy, wszyscy opiekunowie, którzy pobierają jakiekolwiek świadczenia pieniężne z tytułu opieki i tak nie będą mogli z tych form wsparcia skorzystać. Czyli jeśli ktoś się chce, nadal jest to myślenie, jeśli ktoś chce wrócić na rynek pracy, to musi zrezygnować ze wsparcia tego zabezpieczającego pieniężnego. Także jest to rozwiązanie, bym powiedział, co najmniej takie połowiczne. Dobre. Warto też powiedzieć, ostatnia tura weszło trochę zmian od czerwca w życie. Pierwsze to jest wydłużony zasiłek opiekuńczy. Zasiłek dla pracowników, którzy się czasowo muszą zwolnić w związku z sprawowaniem opieki nad osobą bliską. To wydłużono
Właśnie, tutaj nie dodałem, że dla dzieci w wieku od 14 do 18 roku życia ten zasiłek, długość czasu pobierania tego zasiłku został wydłużony do 30 dni z 14 dni, czyli to jest dosyć dużo. No, jest to pewna poprawa, przy czym nadal to jest nieco mniej niż w przypadku młodszych dzieci, no i ogólnie mówimy tak naprawdę o stosunkowo krótkim czasie, nie do końca adekwatnym tak naprawdę do potrzeb. No i jeśli chodzi o pracujących, którzy się opiekują osobą dorosłą już taką, że niesamodzielną lub chorą i wymagającą z tego tytułu wsparcia, że chorą człowieka, no to tutaj nawet jest tylko 14 dni. Weszły także pewne zmiany, jeśli chodzi o możliwość wnioskowania pracownika, który się opiekuje osobą niepełnosprawną, o zorganizowanie pracy w ramach telepracy lub elastyczne godziny pracy. Tutaj pracodawca nie ma możliwości, musi dobrze uzasadnić odmowę ewentualną na takiego wniosku pracownika. Więc tutaj te uprawnienia zostały nieco wzmocnione. I teraz na koniec już co można zrobić według mnie, jakie kierunki działania warto podjąć. No więc przede wszystkim rzecznictwo praw, problemów, postulatów. Tutaj warto powiedzieć, że już się przez lata wytworzyła taka infrastruktura, znaczy taka sieć różnych organizacji samych niepełnosprawnych, rodzin tych osób, oni są bardzo aktywni, na przykład w mediach społecznościowych, właściwie można powiedzieć, że poza tymi głównymi protestami to jest nasze główne takie narzędzie komunikowania, integrowania się. W ostatnich latach też bardzo ta formuła petycji, listów otwartych, także jakby bardzo się spopularyzowała, więc to nie trzeba nawet coś od siebie wymyśleć, warto też poprzeć to, co już jest jakby zainicjowane i też odświeżyć pewne pomysły, które już zostały zainicjowane. Warto też uczestniczyć w różnych platformach dialogu, także tych animowanych czy organizowanych przez stronę rządową. To był właśnie ten problem od lat, że jak powstawały różne momenty konsultacji, na przykład ten program Za życiem, zeszłe wakacje, były konsultacje we wszystkich miastach wojewódzkich i bardzo wielu mniejszych miejscowościach i praktycznie trochę uczestniczyłem w tych spotkaniach. Właściwie nie spotykałem tam przedstawicieli związków zawodowych, przedstawicieli organizacji lewicowych, więc tutaj podobnie jest teraz, bodajże w lipcu też działały konsultacje tych nowych rozwiązań, które rząd przygotował i w zasadzie trudno mi powiedzieć, bo nie uczestniczyłem w tym, ale no, nie jestem pewien, czy rzeczywiście środowiska, powiedzmy, progresywne uczestniczą w tych spotkaniach. Uświadamianie opinii publicznej, żeby też pokazywać szerszemu gronu problem, to, że on może dotyczyć wszystkich i także objaśniać, jak ta sytuacja osób niepełnosprawnych wygląda. I w kontekście stosunków pracy, no to tutaj są te działania, o których mówię, troszeczkę bardziej szczegółowe, to znaczy warto w ostatnich miesiącach, nawet przez ostatni rok, troszeczkę do porządku prawnego w ramach stosunków pracy weszło nowych rozwiązań. Warto po prostu uświadamiać ludzi, że te uprawnienia mają i też jakby dbać, żeby faktycznie one były respektowane. Bo podejrzewam, że na przykład tych różnych rozwiązaniach w ustawie o instytucjach rynku pracy związane z powrotem na rynek pracy, myślę, że też nie wszyscy zdają sobie sprawę, z czego mogą korzystać. Na pewno potrzebna jest taka szersza akcja uświadamiająca, być może w formie broszur, być może szkoleń dla wszystkich tych podmiotów uczestniczących w rynku pracy, w stosunkach pracy na różnych szczeblach. To jest jednak takie wyzwanie, z którym będziemy mieć coraz bardziej do czynienia. Społeczeństwo się starzeje, więc ta potrzeba, liczba osób, które będą miały obok swoich obowiązków tych zawodowych, także konieczność jakby takich intensywnych, dopełnienia intensywnych obowiązków związanych właśnie z pomocą niepełnosprawnym, najczęściej starszym już krewnym, będzie rosła, więc trzeba jakby dostosować na poziomie zakładu pracy, na poziomie, no, także na tych wyższych szczeblach właśnie rynek pracy do tego wyzwania, bo w przeciwnym razie no, będzie no, wiele po prostu osób będzie wyłączone z tych stosunków pracy. Tak, więc to są jakby takie moje propozycje, co warto, w jakich kierunkach warto
warto działać. Myślę, że część tych działań także jest dla środowisk pracowniczych czymś takim jakby naturalną formą aktywności. No i ciekaw jestem, to być może już tutaj po wystąpieniu, jak wy to widzicie, które z tych działań wydają się wam w miarę takie realne, atrakcyjne, jakie tu widzicie ewentualne bariery, jakie można natrafić, próbując wcierać to w życie. No z mojej strony to by było wszystko. Dziękuję.